Roman Szymański przed pojedynkiem z Filipem Pejiczem. Jak się czujesz? Bo tak wnioskując i patrząc na ciebie, to może waga tutaj coś odgrywa rolę? Witam wszystkich. No, zmęczony jak przed każdą wagą, nie? To nie da się ukryć, że tych, wiesz, kalorii, węglowodanów i tak dalej brakuje i trzeba zbijać tą wagę. Ja myślę, że tutaj nikt nie jest dzisiaj w najlepszych nastrojach zawodników, może troszkę lepszych, gorszych, no ale no, dzisiaj energią tryskać nie będę. No i od razu przechodząc do najważniejszego, do meritum, no Filip Pejicz, co zresztą udowodnił w pojedynku z Filipem Wolańskim, ten high kick, potem ubicie w parterze, no na pewno to jest jego najmocniejsza strona, więc w jaki sposób będziecie się starali zniwelować tą jego przewagę w tej stójce z tymi nogami i kopnięciami? To znaczy tak, no, Filip na pewno doświadczony gość i właśnie tak jak powiedziałeś, w tej walce pokazał, że tą stójkę ma bardzo mocną, tą kontrolę uderzenia z góry ma bardzo mocne. I ja mówię, że i myślę, że tutaj wymieniliśmy najmocniejsze jego aspekty i dalej już jest tylko słabiej. Nie ujmując mu oczywiście niczego, ale to jest na pewno jego najmocniejsza broń. Jak postaramy się to wyeliminować, no tak się jak się eliminuje kopnięcia, czyli skracając dystans, pewnie, no nie wiem, co ci mogę, wiesz, odpowiedzieć. Nie odpowiem ci, jaki mamy game plan na tą walkę, więc mogę ci odpowiedzieć, jak się eliminuje takie rzeczy. No, kopnięcie eliminuje się tym, że się skraca dystans, wiesz, no, grand and pound z góry eliminuje się to z tym, żeby nie wypaść z dołu, wiesz. Nie, bo tak, ty się wywodzisz oczywiście z gry parterowej, no ale tak jak to zresztą często powtarzam, ja jeszcze nie widziałem zawodnika zakontraktowanego w KSW, który się tak płynnie rusza w stójce jak ty, czy robiąc walkę z cieniem, czy czując ten dystans. Będziesz chciał pokazać i przynajmniej, nie wiem, na początku tej pierwszej rundy wyjść w tą wymianę z Filipem? Wiesz co, no ja z walki na walkę coraz lepiej się czuję w tej stójce pod MMA, bo umówmy się, ja boksowałem sporą ilość czasu w swoim życiu i na początku naprawdę ciężko mi było ten boks przełożyć na walki MMA. Myślę, że gdzieś to tam było widać, że często te walki toczyły się w parterze, ale z walki na walkę jest naprawdę coraz lepiej i na pewno tych swoich sił będę gdzieś tam chciał zawsze próbować w tej stójce. Dwa słowa o zmianie rywala. Na lepsze, na gorsze pod względem przygotowań, które już zostały rozpoczęte, ta zmiana? Pod względem przygotowań na pewno na gorsze, no bo przygotowaliśmy się pod Mateusza, tutaj inny rywal, więc mało czasu było przygotować się pod niego, ale jakby no on ma taką samą sytuację, więc nie ma tutaj jakichś wymówek. Pod względem rywala samego myślę, że po prostu inne aspekty mocniejsze, inne aspekty słabsze, bardziej doświadczony. Ale tak wiesz, z drugiej strony fajnie w sumie, bo to jakby za jednym razem wygrać dwie walki, nie? Ta kategoria 70 kg to jest teraz optymalna na twoje możliwości? Czy wolałbyś się z nim spotkać na przykład niższej, 66, tak jak wcześniej? Czy już w ogóle nie ma mowy o powrocie do kategorii piórkowej? Na razie nie myślę o kategorii piórkowej. Jeszcze kilka dni temu z trenerem, o tym moim Mariuszem, rozmawialiśmy, że na tą chwilę nabudowałem tyle masy mięśniowej, że jestem już innym zawodnikiem niż byłem, nawet walcząc jeszcze w poprzedniej federacji mojej w 70, to byłem dużo mniejszy niż jestem teraz. Także na tą chwilę na pewno 70 jest dla mnie idealną, optymalną wagą. Dużo tej wagi teraz ścinałeś do tego już w tym ostatnim końcowym okresie, powiedzmy 2-3 tygodni. Taki ostatni okres 2-3 tygodni to jest 6-6,5 kilo. Tak, dokładnie. Dzisiaj już masz limit. Ile ci brakuje do tego limitu? Jeszcze ponad trójka brakuje. Biorąc pod uwagę, że... Jakie konkretne liczby tu dzisiaj pada. Biorąc pod uwagę, że już... 500 zł na koncie. 500 na koncie. No właśnie, 500 na walka. O tym wspomnieliśmy przed włączeniem kamer. Jakiekolwiek wrażenie to na tobie robi, masz gdzieś z tyłu głowy, że gdzieś w jakiejś tam historii KSW się zapiszesz, no bo następna będzie 1000, na to chwilę się zejdzie. No taka polska walka, nie 500 plus. Nie no, mega jak to zobaczyłem, to się ucieszyłem, naprawdę, bo trafić na 500 walkę, na taki jubileuszowy kółeczko, to naprawdę mega, mega spoko. No i co, myślę, że dla mnie to jest tylko właśnie taki impuls, że fajnie, bo się zapisze gdzieś w tej historii, że Roman Szymański miał 500 walkę wygraną, więc myślę, że to na mega plus. Jak wyglądała sytuacja ze sponsorami w tej trudnym czasie dla wszystkich, plus to pay-per-view w gali studyjnej? Zostali wszyscy lojalnie, zostali z tobą, doszli, odeszli? Wiesz co, ja jestem tego zdania, oczywiście, że nikt nie odszedł na tą chwilę z powodu gdzieś tam wirusa i w tamtym czasie.
Nawet jeden sponsor mi przybył teraz przed galą, ale nie o tym chciałem, a bardziej o tym, że nawet w tym ciężkim czasie, kiedy był ten wirus i wszyscy dostawali po tyłku, to zaczynając, no wszyscy po prostu, każda branża, to jakby ja uważałem, że nie ma co się też jakby... Oni nie powinni się odwracać od nas, my od nich, tylko a wręcz powinniśmy się mocniej wspierać, żeby jeszcze gdzieś tam to wszystko razem jakoś pociągnąć na tyle, ile się dało. Także nawet jeśli gdzieś jakieś, wiesz, umowy marketingowe, sponsorskie zostały wstrzymane, to ja i tak promowałem swoich sponsorów. Wszyscy zostali w mojej ekipie, zresztą tak jak są to od kilku lat, bo ja nie mam takich sponsorów raczej na jeden sezon, więc jestem z tego dumny i bardzo się cieszę. Ja zadowolony jesteś z okresu przygotowań do walki? Tak, bardzo zadowolony, tym bardziej, że miałem gdzieś tam okazję trenować sobie w domowych warunkach, trochę tam sprzętu udało mi się zgromadzić, więc tyle co mogłem, to robiłem u siebie i myślę, że naprawdę spoko to wyszło, na tyle co jakby na powrót na salę starczyło w zupełności. Z kogo korzystałeś teraz w sparingach? Oczywiście jest Borys, jest oczywiście Gamer, wszyscy trzej walczycie. Kto tak naprawdę z was będzie zwycięzcą tej gali z klubowych takich zestawień? W jakim sensie zwycięzcą tej gali? Każdy z was ma jakieś cele, to jest tak można powiedzieć w pewien sposób mini turniej wagi lekkiej i każdy tutaj się ocenia, też będą jakieś klasyfikacje, na co ty liczysz zwyciężając na przykład właśnie, jeśli zwyciężysz oczywiście zakładając z Filipem Pejiczem. Tylko myślę o tej walce. I to całkowicie poważnie. Przed chwileczką też tu udzielałem wywiadu, czy tam jakie plany dalej i tak dalej. Z przodu, z tyłu głowy i w środku mam tylko tą walkę, a ona się teraz liczy. Już jakiś czas temu dojrzałem do tego, że najważniejszy jest wynik, cała reszta przyjdzie za tym. Czy właśnie sponsorzy, czy kolejna walka, czy kolejne wyzwania. Najważniejsza jest ta walka tu i teraz. No to jak mówimy o tu i teraz, to predykcja na sobotę, wchodzisz do walki. Wiem, że twój trener ma już linkę. Nie wiem, czy to nawet nie pierwszy czarny pas brazylijskiego jiu-jitsu w Polsce, ale chyba tak. Na pewno by chciał, żebyś tą walkę, na pewno jego marzeniem było to, żebyś tą walkę wygrał przez poddanie. Czy to bierzesz pod uwagę? Oczywiście, że bierzemy to pod uwagę, ale wbrew pozorom Mariusz nie jest już z tej epoki trenerów, którzy mówią, że fajnie by było, gdybyś wygrał to przed poddanie, bo taka jest moja jakby bazowa ata. Mariusz jest raczej mega realistą, jeżeli możemy kogoś rozbić w stójce, to rozbijamy go w stójce, tak jak moja poprzednia walka. W ogóle nawet przez sekundę ani razu, wiesz, nie powiedział mi, że tam szukaj parteru albo coś, musimy go rozbić w stójce. Także na pewno byłoby mu miło, ale to nie taka osoba, która jest zafiksowana. Może kiedyś była, ale już nie. Jasne. Ten pojedynek z Mateuszem Legierskim to jest odłożony w czasie i macie go stoczyć, czy jeszcze nie wiesz tego w ogóle? Czy gdzieś tam padły jakieś deklaracje? Znowu to samo, mam Pejcza. Mateusz już został pokonany, no nie wiem, obejrzał moje walki, mówi nie kontuzja. No co ci powiedzieć, nie ma go. Borys Majdowski rzucił kwotę 10 milionów na za walkę z Mateuszem Gamrotem. Jak wszyscy we trójkę gracie swoje walki, no to się zrobi. Pewnie duży ból głowy matchmakerów też KSW. Jest jakaś kwota w tej orbicie, która by sprawiła, że wyjdziesz do klatki z jednym albo drugim? Zrobi się 30 milionów. Wiesz co, dla mnie nie ma takich kwot. Są ludzie, z którymi się bijesz za normalne kwoty, albo nie bijesz się wcale. Jeżeli chcesz się bić z przyjacielem, to się z nim nie bijesz. Jeżeli chcesz się bić z kimś za 10 milionów, to jest tylko 10 milionów. A nie aż 10 milionów, ponieważ takie 10 milionów to właśnie zbieramy dla jednej dziewczynki na akcję, żeby jej pomóc w operacji i żeby mogła po prostu żyć. Więc takie 10 milionów to nam się wydaje dużo, to jest pomoc jednej osobie, albo się z kimś bijesz za normalne pieniądze, albo wcale z mojej strony. No to bardzo dziękujemy. Dziękuję bardzo.